17 grudnia 2023 roku gościliśmy mieszkańców na Wigilii Miejskiej, która odbyła się dokładnie w tym miejscu, czyli w ratuszu oraz przed jego drzwiami wejściowymi. Gościliśmy tutaj wiele różnych stoisk, a także pojawiła się żywa szopka, która ściągnęła liczne rzesze młodzieży, a także dzieci i ich rodziców przed budynek ratusza. Później odbyło się wspólne śpiewanie kolęd razem z chórami seniorów, dzieci, młodzieży, a także razem z chórem kameralnym. Później odbyła się już ta część czysto wigilijna, czyli złożenie życzeń przez samorządowców oraz składanie
życzeń mieszkańców przez mieszkańców mieszkańcom, a także pojawił się skromny poczęstunek, jak to zwykle bywa w okresie wigilijnym, co stało się już tutaj tradycją w ratuszu. Następnie krótkie odśpiewanie kolęd. Razem z mamą Oliwii tworzymy komitet społeczny, mamy zbiórkę na pomagam.pl, mamy również licytację na Facebooku Ratuj Rączkę Oliwii. Uczestniczymy w kiermaszach, same z przyjaciółmi mamy Oliwii, robimy ciasta, robimy przetwory, robiłyśmy wianki. Witam, jestem Wojciech Kowalczyk. Mieszkaniec Legionowa, wasz przyjaciel. Życzę wam, drodzy mieszkańcy, abyście zawsze mieli nadzieję. Życzę wam spełnienia marzeń, dużo szczęścia, radości na każdy dzień. Abyście zawsze mieli zdrowie przez cały rok, w święta, w kolejnym roku. I aby ta gwiazdka nadziei i siły zawsze dla was świeciła. Pozdrawiam was serdecznie. Wojtek Kowalczyk. I zakończyliśmy ten wieczór
przed godziną 20. Można było jeszcze skorzystać oczywiście ze stoisk, które tutaj dalej funkcjonowały przed ratuszem. Mamy nadzieję, że mieszkańcom zarówno spodobała się sama impreza organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury, jak również i występy, które były prowadzone przez lokalne organizacje, oczywiście nie tylko przez Miejski Ośrodek Kultury, ale również przez seniorów, młodzież, dzieci i lokalne zespoły.